Dzieciaczki! Mamy zadanie do wykonania! Wiecie, co to jest? Worki na śmierć. Macie zadanie, słuchajcie. Musicie załadować się zabawkami. Duży worek? Duży problem. Mały worek? Duży problem. Nie! Dobra, pokażcie teraz te worki. Spróbujcie je podnieść. Uwaga! Dobrze, Gabuś ma już mały problem, a Aurelka ma? Duży, spróbuj podnieść. Czy jest taki problem, którego Pan Bóg nie mógłby rozwiązać? Rozwiązać. Każdy? Nie. Nie każdy problem? Tak, każdy. Każdy? Taki duży też? Też. Zobaczcie, bo ja mam taki duży problem dzisiaj. Oj, jaki ciężki. Jest duży ten problem. Ciężki? Gabuś, spróbujesz? Ojej, jak ciężki. Aurelka, spróbujesz? O, wiecie co, chyba sobie z nim sama nie poradzę. Za trudny, za ciężki. Jak myślicie, co ja powinnam teraz zrobić? Co ja mam zrobić z tym problemem? Nie wiem, jak to rozwiązać. Co ja teraz mam zrobić? Pomóż się do Pana Jezusa, czy sama problem. No właśnie, tak trzeba zrobić. Pan Bóg pomoże mi rozwiązać ten problem, sama go nie udźwignę. Ale Pan Bóg rozwiąże to razem ze mną, to w sposób najlepszy, taki jaki ja nawet bym nie potrafiła. No ten duży z Panem Bogiem omawiam, on mi pomoże na pewno go rozwiązać. A teraz co z tym małym mam zrobić? Słuchajcie, taki lekki, nie? Sprawdzicie? Gabuś, lekki. Może sama go rozwiążę, nie muszę prosić o pomoc nikogo. Jak myślicie? Mały. I mały to co, mama sama? Już nie musi się modlić? Nie. Nie muszę się modlić? Musisz, żeby Jezus cię zabrał. No, ja myślę, że muszę, bo nawet jeżeli myślę, że sama bym go rozwiązała, to ja mogę go źle rozwiązać, że będą jeszcze większe kłopoty i się zrobi jeszcze większy problem, wiesz, Aurelko? Tak, Gabusiu. A jak będę prosić Pana Jezusa, żeby mi pomógł go rozwiązać, to wiem, że On rozwiąże, pomoże mi to rozwiązać lepiej niż jak ja bym to sama zrobiła, tak? Zgodnie z wolą Pana Boga. I to wtedy będzie najlepszy sposób. Najlepsze owoce z tego będą. Prawda? Czyli co? O wszystko prosimy Pana Boga i o duże problemy, żeby rozwiązał, i o małe, tak? Zobaczcie, święty Paweł pisze, o nic się już nie martwcie. Nie mamy się o nic martwić, ani o duże, ani o małe problemy. Tak? W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu. Powtórzymy razem. O nic się już nie martwcie. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu. Czyli jakikolwiek będziemy mieli problem, nawet z mamusią i z papusiem, bo się nie dogadamy, to idziemy do Pana Jezusa, modlimy się i oddajemy Mu to wszystko, żeby On pomógł nam to rozwiązać, tak? Nie załamujemy się, nie martwimy się, tylko prosimy Go o pomoc. Dobrze, a powiedzcie mi teraz, może zaczniemy od Gabusia. Gabuś, czy Ty masz jakiś problem, kłopocik? Problem. A z czym masz problem? Mamy i tale. W worku są auta i worki, żeby zbudować. Tak?
ale to możemy zbudować. Ale czy ty masz jakiś problem, coś cię martwi? Jesteś smutny? O nie. Z jakiegoś powodu smutny jesteś, a co się stało? Żelek został w balecie. Zostawiłeś żel, który mama kupiła na balecie, został. To jest kłopot. Co? No to ja myślę, że pomodlimy się, żeby Pan Jezus nam pomógł rozwiązać ten problem, co? Żeby już Gabuś nie był smutny, dobrze? Aurelia. Żeby żelik się znalazł. A teraz Aurelka. Jaki Aurelka ma problem? Co ją trafi, smuci? Ja się nie słuchałam, mamy. Się nie słuchasz, tak? Czasami się zdarza każdemu, nie? A może bardziej, że czasem masz dzieckie sny, cię smuci? O co się pomodlimy? O brzydkie sny. Dobrze, Gabuś. To teraz chodź, Aurelko, najpierw pomodlimy się nad Gabusiem, żeby już nie był smutny za żelik, żeby jakoś... Żelik się znalazł, albo może mama z tatą kupi ten żelik, żeby już Gabuś nie był smutny, dobra? Panie Jezu, przyjdź ze swoją mocą, z radością i spokojem do serca Gabusia, by już nie był smutny, by ten żelik go nie trafił i ten jego problem pomóż nam rozwiązać. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, było na początku, teraz i zawsze i do wieki wieków. Amen. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.